Witam bardzo serdecznie na kanale Golden Voice. Dziś o dwóch wykonawcach na Eurowizji 2023. A będzie to Blanka z utworem Solo i moim zdaniem bezkonkurencyjny zwycięzca Eurowizji 2023, ale to później. Zacznijmy od Blanki, bo jest już sporo po 12 marca, a bodajże do tego czasu mieliśmy zgłosić naszego reprezentanta lub jak kto woli reprezentanta telewizji polskiej. Stało się, zostało zgłoszone Solo i nikt z organizatorów konkursu jak dotąd tego nie zakwestionował pomimo głosów o plagiacie, bo chyba tylko z tego powodu lub jakiegoś politycznego mogliby Blankę zdyskwalifikować. Jedzie Blanka i już koniec tematu. Nie zrezygnowała. Co teraz? Teraz musi zrobić wszystko, aby nie powtórzyła się sytuacja z preselekcji. Połowa sukcesu już jest, bo daje sobie rękę uciąć, albo nie, bo bym może później nie miał ręki. Że dźwięk na Eurowizji będzie lepszy niż w preselekcjach na TVP. Do tego ja bym zmienił układ taneczny Blanki, bo to dla mnie jest Eurowizja Junior, a nie dorosła Eurowizja. Strasznie to generyczne i sztywne. Dla mnie tam nie ma żadnej sensualności, a chyba był taki zamiar. Chyba, że nie, to też niedobrze, bo niczym to nie przyciągnie. Musi być jakaś zmiana i układu, i stroju. Do tego trzeba zmienić bridge na jakiś efektowny, bo to jest nijakie, co jest teraz. Ogólnie oprócz chwytliwości, mega chwytliwości, tam nic nie ma. Mamy piosenkę Izraela, też zwykły popik, ale jest końcówka. Watch me. W sumie to powinien być bridge, ale ta piosenka jest jakoś wywrócona i tam się kurde dzieje, tam można coś zrobić, pokazać się, chociażby w układzie tanecznym. U nas nie ma nic. Złapały się dziewczyny za bioderka w bridge'u, zakręciły tyłkami i pozamiatane. No nie, to nie to. Tylko też kwestia, czy jakikolwiek dynamiczny bridge będzie pasował do takiej piosenki. Nie wiem, trzeba by było pokombinować. I moim zdaniem właśnie trzeba to wszystko zmienić, o czym powiedziałem, aby to miało jakiś wyraz i nie wyglądało to jak na Eurowizję Junior. Dla mnie poziom tegorocznej Eurowizji to straszna bieda i dlatego Solo znajdzie się w moim top 10 tego konkursu, a raczej przed konkursem, ale na podstawie wykonania studyjnego. Po Eurowizji zobaczymy. Jak to będzie wyglądać tak jak na preselekcjach, to raczej nie. Ale trzymam kciuki. Nie skreślam dziewczyny po jednym nieudanym występie. Skreślam, jeżeli chodzi o konkursy, jak zawali występ na Eurowizji, bo to będzie potwierdzenie tego, że nam się nie nadawała. A przecież każdy o tym mówi, a telewizja polska nie widzi. Ja też powściągam się z takimi opiniami. Najwyżej powiem, tak, większość miała rację, ale jeszcze tak nie mówią. No i teraz bezkonkurencyjny zwycięzca tegorocznej Eurowizji, Loreen ze Szwecji. Jest to boskie. Ten występ jest boski, ten głos jest boski, ten klimat jest boski, wszystko jest tam boskie. Chce się przy tym mknąć gdziekolwiek, czy przez stworzach, czy na motorze, czy w samochodzie, czy pod wodą. I jest to tak klimatyczne i to... rewelacje. Przypomnijmy, że Loreen wygrała już Eurowizję w 2017 roku z piosenką Euphoria. Też super i troszkę z tego klimatu nadal pozostało. I pojawiło się też troszkę klimatu od ukraińskiej wokalistki Miki Newton w utworze W plenu. Plagiat? Oczywiście, że nie. Całkiem inny klimat, dynamika, a tylko fragment można powiedzieć identyczny. Może przypadek, może inspiracja, ale o plagiacie nie ma mowy moim zdaniem. Dla mnie najlepsza propozycja tego roku i to bezkonkurencyjna jest Szwecja i długo, długo nic i dopiero coś tam. Zrobię top 10 w następnym tygodniu. Na pewno będzie tam Szwecja i Polska. A wy co myślicie? Blanka da radę w konkursie? Da radę się przygotować tak, aby nie zawalić i żeby nie wyglądało to tak jak na preselekcjach? Jakie jest wasze top 10? I może napiszcie dlaczego. Może coś mi podsuniecie, na co nie zwracałem wcześniej uwagi. No i to tyle. Do usłyszenia.